Hej, hej, witajcie na moim nowym kanale Mitogia, gdzie o mitologii mówimy współczesnym językiem. W tym odcinku dowiecie się, czym była Gaja i skąd się wzięła. Gaja, matka Ziemia, wyłoniła się z chaosu, tak więc była jednym z najstarszych bóstw. Protogenoi, uosabiała płodność i macierzyństwo. Sama z siebie zrodziła góry Ourosy. Z miłości jej i Eteru rodzi się morze, Pontos. W każdym okresie mitologii jest ona obecna w przeróżnych postaciach. Szczególnie u pradziejów, gdy u boku swego syna, a jednocześnie męża, Uranosa, panuje nad światem i rodzi kolejnych bogów. Najpierw związała się z Pontosem, ze związku tego narodziły się pierwsze bóstwa morskie. Są to Pontoidzi, Nereus, Forkos i Taumas. Oraz Pontoidki, Eurybia i Keto. Później stała się małżonką innego swego rodzonego syna Uranosa. Z tego z kolei związku narodzili się najpierw Hekatonheirowie, czyli Storęcy. Następnie cyklopi, a w końcu tytani. Uranos, obawiając się siły i potęgi swego potomstwa, strąca cyklopów i sturenki do Tartaru. Gaja, nie chcąc, by ich los podzielili również tytani, namawiała ich, by podnieśli bunt przeciw ojcu, jednak ci obawiali się jego gniewu. Wyróżniał się jedynie najmłodszy Kronos, który stał się przywódcą buntu. Nie przystąpił do niego natomiast najstarszy, Okeanos. Gdy Uranos zesłał nocną porę, by zaznać miłości z Matką Ziemią, wówczas wszyscy bracia i siostry rzucili się na ojca, a Kronos odciął mu genitalia i wyrzucił za siebie. Poleciały one ponad lądami, a ze spadających kropel krwi Gaja urodziła boginię zemsty Erynię oraz nimfy jesionowe. Były związane z drzewami, jesionami. Następnie z kropli nasienia z urwanych genitaliów Gaja urodziła potężne plemię gigantów. Władzę objął syn Gai, przywódca buntu Kronos. Kronos połknął każde ze swoich nowonarodzonych dzieci, więc jego małżonka Rhea poprosiła swych rodziców, Uranosa i Gaję, by ci pomogli jej ukryć najmłodsze dziecko, przyszłego króla bogów i bóstw, Zeusa. Pomogła jej jednak Gaja, widząc jak później Zeus potraktował tytanów, strącając ich do Tartaru, najpierw wraz z Uranosem wróży mu utratę tronu z rąk swego syna, zrodzonego z małżonki Metis, a następnie wystąpiła przeciwko królowi bogów i urodziła gigantów, którzy mieli obalić bogów olimpijskich. Jej plan jednak się nie udał, a giganci zostali wybici. W końcu Gaja złączyła się w miłości z czarną otchłanią podziemia Tartarem i urodziła najpotężniejszego potwora wszechczasów, Tyfona. Tylko Zeus był mu w stanie sprostać i po ciężkich walkach pokonał go. Co sądzicie o takim formacie? Jeśli odcinek Ci się podobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, dać komentarza i zasubskrybować mój kanał, ponieważ to dopiero początek naszej przygody z mitologią. Do zobaczenia, cześć!